Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Bruno Nurzycki. Zapraszam Państwa na ten program. Będziemy rozmawiać kolejny raz, ale z nieco innego punktu widzenia o Nocy Teczek. Zapraszam serdecznie. Jak powiedziałem, z nieco innego punktu widzenia będziemy rozmawiać o Nocy Teczek, bo moim gościem jest pan Filip Podstawski, który jest autorem książki pod tytułem Zakon Okrągłego Stołu. Witam serdecznie, panie Filipie. Dzień dobry. Ta książka przedstawia rzeczy związane z tak zwanymi obradami Okrągłego Stołu oraz tak zwaną Nocą Teczek w nieco odmienny sposób, ponieważ ukazuje szereg powiązań, o których no, nieczęsto się mówi nawet w tym drugim obiegu. Panie Filipie, zatem może słowem wstępu. No właśnie, film, także książka, Lewy Czerwcowy, film Nocna Zmiana, ukazują ten obraz w taki bardzo no, spójny na pierwszy rzut oka sposób. Pana książka burzy nieco ten obraz, ponieważ ukazuje, że te produkcje, zarówno książkowa, jak i filmowa, bardzo spłycają, a co za tym idzie, wręcz wypaczają faktyczny obraz tych wydarzeń. Może na początek pomówmy o postaci premiera Jana Olszewskiego, ponieważ ta postać jest uważana za takiego właśnie bohatera, który chciał się przeciwstawić tym złym ludziom, którzy nie chcieli w Polsce lustracji, no i zniszczono ten jego rząd. Nie udało się tego obronić właśnie wskutek tego, że te ciemne siły zła nie chciały lustracji. W pana książce obraz premiera Olszewskiego jest o tyle zaskakujący, że jest przedstawiony ten człowiek zupełnie inaczej niż no ja przyznam się szczerze, że też byłem tutaj tym zaskoczony. Więc może zacznijmy tę rozmowę od zaprezentowania głównego bohatera Nocy Teczek, to jest premiera Jana Olszewskiego. Czy faktycznie był to, jak chce obecne środowisko na przykład Prawa i Sprawiedliwości, czy faktycznie był to człowiek prawy, konserwatysta? Jeśli chodzi o Olszewskiego, to faktycznie obecnie przedstawiony jako przedstawiciel prawicy, jego rząd jako pierwszy taki rząd prawicowy w Polsce. W rzeczywistości jednak była to taka postać poglądowo-obrotowa. On na początku nawet przez środowisko Kaczyńskich był przedstawiany jako reprezentant centrolewicy. To znaczy Porozumienie Centrum miało być takim blokiem politycznym, który właśnie gromadzi różne osoby od centrolewicy do umiarkowanej prawicy, jak to było określone w pierwszych pismach. I Olszewski był przedstawiony jako reprezentant właśnie tej centrolewicy. Było to związane z jego poglądami. Olszewski miał takie poglądy trochę profeministyczne, był zwolennikiem takiej lewicowej biurokratyzacji, bardzo mocnej integracji z Europą. Był zwolennikiem feminizmu. W III RP jego los był trochę inny, bo po pierwsze właśnie się związał z tym Porozumieniem Centrum, później natomiast był też politykiem, który dostał się do Sejmu z ramion LPR-u, czyli dokonał taki pełny obrót od takiej centrolewicy do takiej niby radykalnej prawicy, no ale w rzeczywistości to się nie pokrywało 100% z jego poglądami. Był raczej taką postacią, która była z powodów personalnych lansowana w różnych środowiskach, moim zdaniem. No jeszcze podkreśla pan w książce, że był bardzo mocnym zwolennikiem walki z tak zwaną karą śmierci. Tak, tak. To jedno właśnie tych postulatów lewicowych. Przejdźmy zatem do kolejnego wątku, ponieważ w pana książce, która dotyczy tytułowo Zakonu Okrągłego Stołu, to znaczy głównie skupia się, tak się wydaje, że skupia się tylko na Okrągłym Stole, natomiast bardzo dużo poświęca pan tam uwagi właśnie wydarzeniom z 2 czerwca 1992 roku. I właśnie zauważa pan sporo, przepraszam, 4 czerwca, zauważa pan sporo z takich niespójności i wypaczeń, jeśli chodzi o właśnie film oraz książkę. Bardzo mnie to zainteresowało, ponieważ film, no tak jak wspomniałem już na wstępie, jawi się jako taki fascynujący wręcz thriller, ale pan ukazuje, że tam jest sporo niedomówień i wypaczeń. Tak, tak. Jeszcze więcej tych niedomówień jest w książce, która dużo bardziej straciła na czasie niż film, na co zmiana nagrany trochę później. Jeśli chodzi o sam ten film i książkę, to w zasadzie to, że obejrzałem ten film, doprowadził mnie do tego, że w ogóle tą książkę napisałem, dlatego że mi się wydaje to bardzo ważne, jeśli chodzi o formułowanie się systemu III Rzeczpospolitej. Ja od razu dostrzegam tam pewne takie nielogiczności narracji. To znaczy, z jednej strony właśnie mamy ten thriller, o którym wspominałaś, z drugiej strony jednak
ostatecznie za rządem Olszewskiego głosowało jedynie 100 posłów. To znaczy, że wszystkich, cała reszta tych posłów była już po tej stronie niby agenturalnej i wniosek z tego jest taki, że ten rząd mógł w ogóle nie powstać, że w ogóle mógł zostać zablokowany przez tą stronę rzekomo agenturalną, a z jakiegoś powodu ci agenci z Wałęsą na czele chcieli, żeby ten rząd powstał i pozwalali mu na jego dalsze funkcjonowanie. Tu jest co do samej strategii tego Olszewskiego, pojawiają się rozbieżne podejścia. To znaczy rząd Olszewskiego realizował pewien cel polityczny, był związany z doktryną Kaczyńskiego określaną jako przyspieszenie. Kaczyński twierdził, że trzeba na początku dogadać się z tymi komunistami i w następstwie tego dokonać takiego przyspieszenia, to znaczy po wstępnym dogadaniu się już zrobić szybki zwrót w inną stronę i tych komunistów odrzucić od władzy. Jednak Macierewicz, który tam odgrywa też istotną rolę w całym filmie, miał koncepcję... W zasadzie film pokazuje tak, jakby Macierewicz był tożsamy ze środowiskiem Porozumienia Centrum ówczesnego, czy też z Kaczyńskimi, że ich poglądy są tak naprawdę spójne i tożsame. A w pana książce ten obraz jest kompletnie inny. Tak, i właśnie chciałem wytłumaczyć tę koncepcję Macierewicza, która w ogóle się nie pogrywa z tym Kaczyńskim. To znaczy Macierewicz twierdził, że to, że w Polsce zachodzą zmiany, jest efektem przemian na poziomie geopolitycznym i że Polska automatycznie dostaje się po prostu pod kuratele zachodnią. Mimo to jakby nie przeszkadzało tym środowiskom braci Kaczyńskich i Macierewicza pracować i właśnie Macierewicz został wyznaczony jako ta postać, która odpowiadała właśnie za rozpropagowanie informacji o tych agentach. Mam pytanie w związku, ponieważ tych sprzeczności jest całkiem sporo, pan na stronach tej książki to wykazuje, jakie konsekwencje miała dla Polski, właśnie jakie te konsekwencje miały dla Polski te koncepcje na przykład Macierewicza czy też Kaczyńskiego, bo jak pan wspomniał, mimo tych sprzeczności oni jednak byli w stanie jakoś współegzystować politycznie i czym mogło być to spowodowane, że zdecydowali się na tą współegzystencję? No właśnie, to jeśli przyjmiemy za pewnik to, co proponował Kaczyński, to by znaczyło, że trzeba było zastosować całkiem inną strategię w tamtym okresie względem tego, o czym mówił Macierewicz. Dlatego, że całkowite zachowanie polityczne Kaczyńskiego w tamtym okresie miało sens jedynie, jeśli przyjmiemy właśnie jego koncepcję, jego podejście do sprawy. Gdyby uznać, że Macierewicz miał rację, to wówczas należałoby całkowicie odrzucić ten układ i w ogóle nie przystępować do okrągłego stołu. Jak ja to zatem tłumaczę? Sądzę mianowicie, że wszystko to, z czym mieliśmy wtedy do czynienia, było takim elementem tylko strategii, jak określam to w książce, sygnalizacyjno-propagandowej. To znaczy środowisko braci Kaczyńskich chciało mieć wpływ zarówno na tych ludzi, którzy jakoś akceptowali ten okrągły stół jako taki, i tych, którzy byli przeciwko. I w związku z tym były prowadzone dwie sprzeczne narracje. To znaczy jedna narracja to macierewiczowska właśnie, że okrągły stół trzeba radykalnie odrzucić, a z drugiej strony to, co mówili Kaczyńscy, że to jest tylko element pewnej strategii. Mamy tu więc tą sprzeczność, dlatego możemy dojść do takiego wniosku, że nie mamy tu do czynienia z jakimś realnym działaniem politycznym, tylko z pewną strategią narracyjną. I wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo ważne. I co więcej, ta strategia narracyjna jest realizowana w taki sposób trochę personalny. To znaczy jest ten Macierewicz, któremu można ufać, i są ci Kaczyńscy, którym można ufać. Było więcej takich osób jak Macierewicz, którzy też krytykowali okrągły stół, ale nie oni zostali zaprzęgnięci do rządu, tylko właśnie ten Macierewicz. Dlatego to sugeruje, że są jakieś mocne powiązania personalne. Zresztą na przykład te powiązania personalne i że wszystko, co się dzieje w tej polityce, zależy od tych powiązań personalnych, sugerują nam również inne wcześniejsze zdarzenia. Znaczy na przykład obecnie w Wałęsę kojarzymy z taką osobą, która jest radykalnie przeciwko środowisku braci Kaczyńskich, ale w rzeczywistości oni już jeszcze rok wcześniej byli zblatowani, Kaczyńscy byli zblatowani jeszcze rok wcześniej z Wałęsą jako takim i Wałęsa całkowicie akceptował w swoim otoczeniu braci Kaczyńskich, nawet dzięki pracy w jego kancelarii mieli dostęp do niejawnych informacji. W tej książce pojawia się szereg przypadków takich obrotowych polityków, jak to chyba gdzieś tam pan określił, to znaczy polityków, których kariera życiowa
jest o tyle interesująca, że jest to, można powiedzieć, tocząca się karuzela. Przechodzą oni z różnych obozów do innych, zmieniają partie. Może kilka takich ciekawych przypadków wymieńmy, bo na kartach książki jest ich całkiem sporo, ale ponieważ tutaj mówimy o tak zwanej nocnej zmianie, nocy teczek, czy też uchwale lustracyjnej z 92 roku, może są jakieś takie postacie właśnie związane z uchwałą lustracyjną, o których warto by tutaj powiedzieć, no bo na przykład ich położenie polityczne no, zmieniało się, co jest zaskakujące, ale faktycznie takie rzeczy miały miejsce. No właśnie, ja tą linię interpretacji personalnych, tych wszystkich, po linii takiej personalnej, tych wszystkich zdarzeń, chciałbym właśnie wziąć na pierwszy front i warto tutaj w tym kontekście omówić tych parę postaci, na przykład postać Michnika. Kojarzymy go obecnie, wiadomo, z lewicą, no, ale oni oczywiście wcześniej współpracowali też między innymi z braćmi Kaczyńskimi, ale istotne jest to na przykład, że Michnik, który był rzekomo takim wiecznym opozycjonistą, bezwzględnie skonfliktowanym z tym z PRL-em, w rzeczywistości sam miał te poglądy socjalistyczne, jakby takie eurokomunistyczne. Na przykład to, że mógł zacząć prowadzić pewną działalność na uniwersytecie, było możliwe dzięki temu, że miał wstawiennictwo pewnego profesora, który się nazywał Szaf i był zwolennikiem, później określił się jako zwolennik eurokomunizmu, czyli tej doktryny, że zachowujemy elementy socjalistyczne, komunistyczne, ale uznajemy zależność Polski nie od Rosji, tylko od NATO. To pokazuje właśnie, że te postacie, które tworzyły to, miały już tą protekcję wcześniej. Jest więcej takich przypadków, chociażby sami bracia Kaczyńscy. Oni zaczęli taką karierę publiczną już bardzo wcześnie, dzięki temu, że wystąpili w filmie pod tytułem O dwóch takich, co ukradło księżyc. Ten temat jest tak rzadko poruszany, ale mi się wydaje on istotny z tego względu, że żeby wystąpić w tym filmie, trzeba było mieć duże powiązanie z całym tym systemem komunistycznym. To znaczy, przecież ten film w tamtym okresie był całkowicie zdominowany przez służby. Ten reżyser, który reżyserował ten film, wcześniej był zaangażowany w tworzenie filmu na przykład o Świerczewskim. A bracia Kaczyńscy mogli otrzymać tą posadę w filmie dzięki temu, że jakieś protekcje jednego ze swoich wujków oraz jednej z swoich matek i matek chrzestnych, która również pisała scenariusze filmowe dla ówczesnego polskiego kina. Więc widzimy to ciekawe powiązania. W rodzinie Kaczyńskich takie powiązanie jest więcej, bo jego ojciec Rajmund Kaczyński prowadził na przykład zajęcia dla członków PZPR-u, a z drugiej strony wyjeżdżał też na zachód, na przykład projektować ambasady Stanów Zjednoczonych. Czyli miał taką protekcję z dwóch stron, z jednej strony ze strony tego układu komunistycznego, z drugiej strony ze strony tych sił zachodnich. Inną postacią był na przykład Kuroń, który też jest przedstawiany jako taki zażarty wróg tego systemu komunistycznego. A przecież należał do PZPR-u w młodości. No właśnie tak, tworzył to walterowskie harcerstwo i on również był związany z doktryną eurokomunizmu, która właśnie zakładała zastosowanie komunizmu czy socjalizmu, ale zwracanie się w stronę dominacji państw zachodnich. No, takim ciekawym wątkiem w jego karierze jest to, że on został uwięziony, a zaraz później nastąpiła amnestia, czyli też miał jakąś taką protekcję, bo trudno uwierzyć, że te władze komunistyczne, gdyby on naprawdę był takim zażartym wrogiem, tak łatwo by do tej amnestii doprowadziły. On też mógł na przykład sterować korem, będąc w wojsku, ale przecież wiele osób było wysłanych do wojska po to, żeby uniemożliwić im działanie, a w rzeczywistości Kuroń mógł sobie spokojnie tą jakby działalność dalej prowadzić, dlatego że miał jakichś tam posłańców, którzy donosili te jego informacje. No to wszystko pokazuje, że są te powiązania personalne tych postaci, sięgają bardzo, bardzo głębokich czasów i że później wszystkie te osoby, które już wtedy miały protekcję, jeszcze za czasów PRL-u, później też tworzyły cały ten układ polityczny III RP. I były to powiązane z dwóch stron, z jednej strony państw zachodnich, tak jak wspominałem, na przykład, że Kaczyńscy mogli projektować te ambasady amerykańskie, a z drugiej strony tych państw też bloku sowieckiego i PRL-u, że te władze perlowskie na przykład nie dążyły do jednoznacznej konfrontacji z tymi środowiskami. No to, co pan tutaj mówi, jak i też ukazuje w swojej książce, właśnie pokazuje, że nie jest to taki bardzo prosty, zero-jedynkowy na zasadzie plus-minus podział, ale jak się okazuje, wszystkie te strony miały jakieś tam dużo głębsze powiązania. Właśnie chciałem płynnie przejść do tych konfliktów personalnych, które były wśród opozycji, tak zwanej demokratycznej opozycji, ponieważ jest to kolejny mit, że ta opozycja była nastawiona jednoznacznie przeciwko komunistom, bo tak nie było. To znaczy konflikty wewnątrz tejże opozycji były
były już od samego początku. No i jak pan to ukazuje w swojej książce, właśnie wynikały z tego, że do opozycji zaliczali się zarówno płomienni polscy patrioci, antykomuniści, jak i ci, którzy zostali przez tych komunistów, powiedzmy, odstawieni od koryta. Mhm. Ja tutaj chciałem trochę przejść do takich kwestii, których całkiem nie poruszam w swojej książce, ale które jakby wynikają z moich ostatnich badań, które się pokrywają z tematyką mojej książki. To znaczy, obecnie widzimy ten zażarty spór polityczny. Jesteśmy przekonani, że ten spór właśnie wynika z jakichś kwestii ideologicznych i doktrynalnych i że jedna siła dąży jakby autorytatywnie do przejęcia tej konkretnie władzy. Ale w rzeczywistości przecież system polityczny, możliwe jest coś takiego, że obie siły na przykład stosują jakąś inżynierię polityczną i inżynierię społeczną w kierowaniu tego całego konfliktu. No i znalazłem bardzo ciekawy argument, że tak jest rzeczywiście. Tak jak wspominałem, wszystkie te postacie, które później tworzyły trzecią RP, były związane jakoś z KOR-em lub późniejszymi organizacjami wiążącymi się też z tą stroną opozycji demokratycznej. Natomiast w roku 64 Kuroń, czyli ten główny organizator całego tego bloku korowskiego, w takich tajnych naradach, co opublikował taki autor Friszkę, stwierdził, że trzeba dążyć do takiej wewnątrz komunistycznej rewolucji, której efektem będzie stworzenie dwubiegunowego systemu politycznego, czyli systemu dwupartyjnego. Czyli już widzimy właśnie, że ci autorzy i kreatorzy KOR-u przypuszczali, że właśnie, że trzeba stworzyć konflikt polityczny. Czyli ten konflikt polityczny jest możliwy efektem po prostu tej politycznej inżynierii. I już KOR od początku był tak stworzony, żeby stworzyć właśnie ten blok prawicy i ten blok lewicy, bo z jednej strony była ta prawica, na przykład Macierewicz, a z drugiej strony lewica, czyli Mynichnik. I możliwe, że od początku to było nakreowane na stworzenie tego konfliktu, w związku z tym, że już wcześniej było to wymienione jako możliwy element późniejszego systemu demokratycznego. Dlatego sądzę, że ten system został zaprojektowany już dużo wcześniej, dużo przed okrągłym stołem i później była tylko realizowana pewna strategia. Tutaj też nawiążę jeszcze raz do pana Olszewskiego, bo znalazłem informację, że on należał do loży masońskiej, Kopernik chyba, tak? Jeśli się nie mylę. Też tutaj jest ciekawa postać pana Lipskiego, to znaczy ten pan Lipski wywarł ogromny wpływ na późniejszą karierę braci Kaczyńskich. Zatem czy właśnie nie tutaj bardziej upatrywać się tych gdzieś tam po linii może bardziej jakichś środowisk modernistycznych, masońskich, może tam zapadały decyzje co do przemian w Polsce. Brzmi to bardzo spiskowo, no ale zadaję to pytanie, ponieważ jestem zainteresowany tym. Dobrze, to najpierw może przejdę trochę do Lipskiego. Znaczy Lipski był właśnie trochę takim, on był takim łącznikiem trochę pomiędzy tą stroną lewicy. Czy on był masonem? Bo są takie pogłoski, że Lipski był masonem, spotkałem się i... No, prawdę mówiąc, no nie jestem pewien, natomiast wiadomo, że ta loża Kopernik wpłaciła pieniądze na funkcjonowanie KOR-u, co było tak trochę ukrywane, ale pojawia się taka informacja jakby oficjalnie. Ta loża też dostała pozdrowienie od papieża Jana Pawła II, co jest jeszcze bardzo ciekawą sprawą. Tych spraw jeszcze dobrze nie zbadałem. To jest jakby jeszcze temat w ogóle na całkiem osobny materiał właśnie, o co tutaj chodzi, bo to nie zbadany właśnie dlatego, dlaczego na przykład ten Jan Paweł II jako... Jan Paweł II poparł lożę masońską, co wydaje się taką aberracją. Doszło do takiej informacji, co jest ciekawe i wymaga dalszego rozwinięcia. Ale to właśnie, powracając jeszcze do Lipskiego, nie wiem, czy on był masonem, ale właśnie to, że on był takim łącznikiem pomiędzy tą prawicą i lewicą, sugeruje właśnie, że być może Lipski był takim projektantem już tego układu wcześniej, bo Lipski też zaznaczył właśnie, że z czasem te bloki korowskie, ten blok lewicowy i prawicowy, się rozłamią. Czyli on już przewidywał ten rozłam, pisząc w latach 80. taką monografię na temat KOR-u. No, czyli to jeszcze raz potwierdza tą moją tezę, że KOR był tak kreowany umyślnie i że te spory polityczne, rzekomo ideologiczne, były już elementem tej społecznej inżynierii i zostały zaprojektowane dużo wcześniej. Zastanawiam się jeszcze tylko, skoro KOR był elementem planowania tej rzeczywistości dużo wcześniej, tak jak tutaj pan wysuwa tą hipotezę, jak do tego ma się, powiedzmy, na przykład PZPR i ci, co Polską władali, ponieważ w tej książce ujawnił też pan bardzo ciekawą taką informację, której ja oczywiście nie wiedziałem, że Czesław Kiszczak sam przyznał, że te przemiany ustrojowe, które miały miejsce w Polsce, to tak naprawdę wszystko to była jego robota, czy też robota ciężka tych komunistów, którzy tutaj tą masę upadłościową Polski musieli jakoś przekierować. No i on tam jasno powiedział, że on z Amerykanami to dogadał, a to nie żadna opozycja. No i tutaj widzę sprzeczność, no bo jeżeli Amerykanie na przykład byłoby im na rękę promowani opozycji w Polsce, no to nie dogadywaliby się przecież z Kiszczakiem. Która z tych wersji jest bardziej prawdopodobna?
Ja myślę, że obie mogą być prawdopodobne w ten sposób, że było konieczne stworzenie tych różnych bloków politycznych i po prostu KOR był tworzeniem tylko części tej późniejszej sceny politycznej, a w rzeczywistości ten układ PZPR-u, PRL-u też był z tym dogadany. No bo on i tak musiał upaść, tak? Więc musiał się na coś przekierować. Tak. Przypomnijmy, że PRL jeszcze w latach 80. mordował na przykład niewygodnych księży i ta sytuacja nie jest dotychczas wyjaśniona. A z drugiej strony ci działacze korowscy mieli taki rodzaj protekcji, to znaczy ich działalność była jakoś tolerowana i na przykład posiadali pewne jakieś informacje niejawne i te informacje niejawne rzekowo nigdy nie wypłynęły do SB. No to możemy zapytać, SB z jednej strony potrafi mordować księży, a z drugiej strony nie potrafi wydobyć tajnych informacji z KOR-u. No logiczną konsekwencją jest taka, że jakiś ten KOR miał po prostu protekcję i że był częścią tego układu. No i w rzeczywistości ten rozłam później, znaczy dopięcie Polski do grona państw zachodnich już było dogadane wcześniej. Moim zdaniem z tych moich rozważań właśnie te rozważania potwierdzają tezę Kiszczaka. I co ciekawe, właśnie teza Macierewicza się synchronizuje z tezą Kiszczaka. Znaczy Macierewicz stwierdził, że w 89 istniał już ten deal, natomiast jeśli to rozszerzymy, to być może istniał też w latach 80. A ja bym zasugerował, że istniał nawet w latach 70, dlatego że Gierek się zapożyczał w tych państwach zachodnich, co już wtedy prowadziło do uzależnienia gospodarczego Polski od państw zachodu. Czyli taki ten deal jeszcze możliwe, że miał dużo wcześniejszy dowód, a być może sam konflikt związany z zimną wojną miał jeszcze głębsze dno. Zajmuję się tymi tematami teraz, to bo być może jest to temat na odrębne materiały. No, myślę, że tak, bo to są bardzo takie nowatorskie tezy, które pan tutaj wysnuwa. Na zakończenie ostatnie pytanie, też to mnie bardzo zainteresowało, bo pan w tej książce pokazuje taki kompletnie... no niespotykany dotychczas, zwłaszcza w mainstreamie oczywiście, no bo tam to zdecydowanie obraz, a w zasadzie klucz do Jarosława Kaczyńskiego, w ogóle do braci Kaczyńskich. To znaczy ten klucz jawi się w zupełnie inny sposób, niż pan to zaprezentował. Może słów kilka na ten temat, jak postrzegać właśnie braci Kaczyńskich, to znaczy jaki jest do nich klucz, czy też ich strategia życiowa, to jest z premedytacją świadomie realizowana polityka, być może są to jakieś czasami walenie głową w mur, błędy i dlatego też oni często relatywizują, w historii tak było, relatywizowali na przykład Lecha Wałęsę w tym momencie, tak? Mm-hmm. Czy jest to po prostu świadome, czy oni chcą dobrze, czy chcą źle? Bardzo mnie to interesuje. Niech pan przedstawi nam klucz, jak pan to postrzega jako badacz, klucz do Jarosława Kaczyńskiego lub też do braci Kaczyńskich. Okej. Okay. Trochę zmieniłem pogląd od czasów tego, jak ta książka powstała. Mm-hmm. Tam trochę interpretuję zachowanie braci Kaczyńskich po takiej linii, jaki zaproponował Krasowski, taki biograf Kaczyńskich, że oni po prostu nie dążyli do realizacji tych spraw ideologicznych, tylko byli takimi geniuszami demokracji, którzy w polskie rejony dopiero sprowadzali pewne takie rozwiązania polityczne z Zachodu. Że Kaczyńscy sztucznie generowali te spory i że chodziło im po prostu o utrzymanie się polityczne na fali. No i że to był właśnie taki sposób prowadzenia polityki w demokracji liberalnej i że to było sprowadzenie pewnych wzorców z krajów zachodnich, na przykład ze Stanów Zjednoczonych i z innych krajów. Tak? Natomiast ja obecnie mam sposób patrzenia na Kaczyńskich inny, to znaczy sądzę, że oni mają charakter bardziej takich trochę politycznych marionetek, podobnie jak Wałęsa, że są lansowani na front, ale w rzeczywistości ktoś inny kieruje tą polityką. Taki Kaczyński jest po prostu wygodny dla wszystkich stron, bo jest taki dosyć reprezentacyjny dla swojego środowiska, a z drugiej strony jest takim łatwy do atakowania z tej drugiej strony. Jest trochę takim charakter memiczny ma, że łatwo go wpleć właśnie w taki spór polityczny i wygląda to jakby było tak specjalnie nakreowane na to, że Kaczyński jest właśnie tą główną postacią, żeby on był łatwo do atakowania z tej drugiej strony. I twierdzę, że on nie ma dużego wpływu politycznego. Natomiast to oczywiście ta koncepcja wymaga kolejnej analizy i może, być może kolejnego materiału. Ale to jest taki trochę rozjazd pomiędzy trochę moim obecnym patrzeniem na tę sprawę, a koncepcją z tej książki, która opiera się o to, co pisał na ten temat Krasowski. Zachęcam też do lektury tych książek. Janusz Korwin-Mikke przez lata mówi, że jest układ okrągłostołowy, że przy okrągłym stole zdecydowano, że w Polsce nie może powstać żadna partia prawicowa. Czy pan się z tym zgadza?
No ja uważam, że w ogóle nie może tak powstać żadna partia, która nie jest związana z tym układem. I trochę mam duże wątpliwości też do samego pana Korwin-Mikke, bo on uczestniczył w tym wydarzeniu związanym z rzekomą próbą ujawnienia agentów. A z mojej analizy, do której zachęcam zapoznanie się, ponieważ to jest taka dłuższa, logiczna analiza, wynika, że Korwin mógł być zblatowany z tą stroną porozumienia centrum, które wcale nie dążyło do ujawnienia tych agentów. Jest to taka mocna sugestia, że Korwin się trochę wpisuje w rzeczywistości, w ten schemat tych partii, ten schemat tego systemu demokratycznego i jego celem jest kanalizowanie pewnych emocji. Natomiast nie stwierdzam tego z apodyktyczną koniecznością, tylko mam takie bardzo duże wątpliwości co do różnych jego działań. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawe tezy, bardzo interesujące wywody. Filip Podstawski, proszę Państwa, był moim gościem, autor książki pod tytułem Zakon, jakże wymownym tytułem, Zakon Okrągłego Stołu. Dziękuję bardzo za tę rozmowę, panie Filipie. Dziękuję. Drodzy widzowie kanałów Ryngraf i Alter Historia, do tej pory nasze programy były realizowane głównie w warunkach domowych. Pora na większą profesjonalizację. W tym celu od 1 marca będziemy wynajmować lokal na studio nagraniowe i montażownie. To kosztowne przedsięwzięcie, dlatego organizujemy zrzutkę na wyposażenie nowego studia. Liczymy na Wasze wsparcie.